pokażę ci coś. Jak myślisz, co to jest twoim zdaniem? Ja miałem jakiś plan, ale diabli wiedzą czego. No ale przypatrz się uważnie. Czy nie przypomina ci to czegoś, co już widziałeś? Nie. Czekaj. Słuchaj, ten zarys z czymś mi się kojarzy, to... To nie jest pałac w Rozdrażewie? No tak, potwierdziłeś mi to, tylko o czym się domyślałam. To oczywiście jest pałac w Rozdrażewie, a twój dziadek szukał tam czegoś. Widzisz, popatrz. Są zaznaczone miejsca, tu w rogu, popatrz. I tu, przy przewodzie kominowym, kółkiem zaznaczył sobie jeszcze te miejsca, widzisz? Która to kondygnacja? Nie wiem, chyba pierwsze piętro, dawno tam nie byłem, całe lata. Nie dręcz mnie, proszę cię. Misiaczku, co się z tobą dzieje? Nie. Mam już tego dosyć. Rozumiesz? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to wszystko. Nie podoba mi się to całe Rozdrażewo. To już tak... Tak dawno było. Ja już chciałbym, żeby to wszystko szlak trafił, rozumiesz? Ale co ty opowiadasz? Co już nie rozgrzewa cię myśl, ile tam może być kasy? Przecież nawet nie wiesz, ile tam tego niby jest. To już tak dawno, to wszystko... To te dzieci nada. No co się z tobą stało? Straciłeś ikrę. No, ja może nie wiem zbyt dużo, ale chcę się dowiedzieć więcej. Pomożesz mi w tym? Dręczysz mnie, rozumiesz? Czego ty chcesz? Powinniśmy tam pojechać, wiesz? I rozeznać się na miejscu. Zabierzesz mnie z sobą? Misiaczku. Kiedy chcesz jechać? No wiesz, jeżeli o mnie chodzi, to... W każdej chwili. To zależy od ciebie. Halo? Sí, soy yo, José. ¿Cómo estás? Nie, ciągle jeszcze nie podjęłam rozmów. Przecież on jest w areszcie. Mówiłam ci. Aj, José, miej trochę cierpliwości. Ja tu przygotowuję grunt. Takie rotando. Kocham cię. Teraz już muszę kończyć, wiesz? Zadzwonię do ciebie, jak tylko przybędę do hotelu. No oczywiście, że nie jestem w hotelu, nie mogę przecież tam siedzieć, José. Takiero, kocham cię. Aj, buenos dias. Taki piękny dzień. Raz sam na przejażdżkę konno. Czyż nie? Co się stało? Nic. Kłopoty wychowawcze z synem. O, biedny. Jedźmy. Dobry galup jest dobry na wszystko. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Sabino. Pani będzie pierwsza. A pani Moniko, proszę, żeby sobie tu pani usiadła. Przypudrujemy pani nosek. Powiem szczerze, że już myślałem, że pani nie przyjdzie. Wie pani, jakiś człowiek do mnie dzwonił całą noc. Coś mówił, ale ja nic nie mogłem zrozumieć. Ale mówił, że pani nie przyjdzie. Tak, rzeczywiście nie najlepiej się czułam. Poprosiłam znajomego, żeby zawiadomił tak na wszelki wypadek. Ale dobrze się pani już czuje? Tak, oczywiście. Przepraszam za te alarmy. Może mój znajomy rzeczywiście nie jest zbyt rozgarnięty,
Ale po prostu nie było nikogo innego pod ręką. Nic nie szkodzi, pani Moniko. Najważniejsze, że pani jest. Ja panią zostawiam tutaj z naszą charakteryzatorką i wrócę po panią. Proszę się o nic nie martwić. Dziękuję. Wciąż zastanawiam się, jak odzyskać Magdę. Czy ja potrafię jej to wszystko wytłumaczyć? Przecież ona musi zrozumieć, jaką krzywdę ci zrobiła. I sobie też. Tylko ona wciąż słucha Bogdana i nikt nie jest w stanie na nią wpłynąć. Jacek. Jacek? Oczywiście. On doskonale wie, kto mu dawał pieniądze. Stało się, co się stało. Ale przynajmniej po tym wszystkim mógłby powiedzieć prawdę. Może jemu by uwierzyła. Ona go kocha. Tak, tylko on jest teraz w areszcie. W więziennym szpitalu i trudno będzie się z nim skontaktować. Cześć. Sabina jestem, a ty? Monika. Też występujesz w tym programie? Ja też. A występowałaś już kiedyś? Nie. Ja też nie. Mam strach. Znaczy tremę. Tak to się mówi, prawda? A ty boisz się? Nie no, bez przesady. To w końcu nie występ w teatrze. Trzeba być sobą. No niby tak, ale zawsze kamery i tak w ogóle. Nie? A ty wiesz, dlaczego mnie zaprosili? Miałam 9 mężów. Ilu? No, 9. Widzisz? Ciebie też zatkało. Mam tu o nich mówić. O wszystkich? No, chyba tak. Poznałem jego matkę. To ona jednak żyje? Oczywiście, że żyje. Jest właścicielką takiej budy. Znaczy dyskoteki Pulp Fiction. Byłeś u niej? Tak, Jacek powiedział, że jest to jedyna osoba, która może mu pomóc. Z tym, że ona nie bardzo chce. Nie chce? Dlaczego? Co się dzieje w tej rodzinie? Kiedy ty zdążyłaś przerobić aż tylu? To różnie bywało. Jeden chyba trzeci. A czekaj, sprawdzę. Zapisałam sobie tu wszystkich na wszelki wypadek, żeby mi się tam przed kamerami nie pomyliło. Człowiek zdenerwowany, no tak. Mój trzeci był klaunem. No, takim cyrkowym, wiesz. A, ale to małżeństwo to trwało wyjątkowo krótko. Chyba ze 3 miesiące. Nie dało się wyrobić. Niby takie jaja, wiesz. Wesoły, wszyscy się śmieli. Ale to tak, wiesz. Nie. Jak zamieszkaliśmy razem, to okazało się, no, pedant. No, ale nie, nie, nie myśl sobie nic złego. Nie, nie pedał, nie. Pedant, wiesz, taki, co to muszą mieć porządek, żeby się waliło i paliło. Wszystko musiało być poukładane, wszystkie nosy. No, nosy. No, wiesz, miał ich kilka, no. Profesjonalista, nie? Okulary, szminki. O matko, biały kombinezon musiałam brać po każdym występie. Pompony przyszywać. Mówię ci, beznadzieja. A w dodatku ani razu, rozumiesz, ani razu nie opowiedział żadnego kawału w towarzystwie sztywniak okrutny. No. Ja tam lubię się pośmiać. Zawsze się śmiałam, kiedy był na scenie. No to myślałam, w domu będzie wesoło, nie? Zawiodłam się. I rozwiodłaś? No tak. Miałam wprawę. To był mój czwarty. Mówiłaś, że trzeci. O matko, czekaj, sprawdzę. No tak, trzeci. Boże, wszystko mi się pomyli. No nie przejmuj się, przecież chyba nikt nie będzie tego sprawdzał. No wiesz, przecież oni mogą oglądać. Trzeba być w porządku z ludźmi. Facet usłyszy, że był czwarty, a ja zawsze mówiłam mu, że trzeci i co? Pomyśli, że go oszukiwałam. Nie, 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 nie. Nie, babo, tak nie można, trzeba być w porządku. Powiem szczerze, ja poszedłem tam tylko dlatego, że ten chłopak mnie o to błagał. Nie za dobrze z nim było, jak go ostatni raz widziałem. Nie co, i mimo tego nie chciała z tobą rozmawiać? No, ze mną chciała, ale Jacek jako temat rozmowy nie bardzo jej odpowiadał. Ja powinnam tam do niej pójść. Może mi się uda. A ty ile miałaś? No, jak na razie, to jednego. Jednego? No to dlaczego zaprosili cię do tego programu?
oskarżyli go o próbę gwałtu. O kurczę. I co, i ty chcesz o tym mówić? No, ale on tego nie zrobił, wrabiają go. O, chyba, że tak. Bo wiesz, gdyby tak mój, to... Chociaż ja miałam takiego. No, fryzjerem był damskim. To był mój szósty, Robert. Tak jak De Niro, nie? No i jedna klientka oskarżyła go, że nie chciał jej wypuścić z zakładu. Ale potem okazało się, że wiesz, chciała się na nim zemścić, bo kolor jej wyszedł nie taki, jak myślała. I wstydziła się na ulicę wyjść. No. Widzisz? Nie. Jeszcze nie teraz. Muszę wszystko załatwić, a potem przyjdzie na to czas. Masz rację. Trzeba wszystko uporządkować. Tylko tego jest tak dużo. Wydaje mi się, jakbyśmy się widzieli tylko godzinę. Ale bardzo piękny. Na szczęście przy tobie wszystko jest takie dziecinne, proste. Pani Sabino, pani kolej. A pani Moniko, ma pani jakieś pół godziny i proszę się stąd nigdzie nie oddalać, dobrze? Dobrze. No to chodźmy, pani Sabino. Matko, trzymaj za mnie kciuki. Ile osób ogląda ten program? Na każdy temat? Kilka milionów ludzi. A, cześć. Wszystko w porządku? Tak. A co się z tobą dzieje? Nic, a co się ma dziać? Wyglądasz, jakbyś wygrała z milion w totolotka. Myślę, że ani milion, ani 100 milionów nie byłoby mnie w stanie tak uszczęśliwić. Piotruś u siebie? Ciebie. Cześć, synku. Co piszesz? Wypracowanie z Polaka. A o czym? Mam opisać swojego najlepszego przyjaciela. To ciekawy temat. A o kim piszesz? Tak sobie, jeszcze za bardzo nie wiem. Nie wiesz? Napisałeś już całkiem sporo. Co się stało, Piotrusiu? Nic. To pokaż mi zeszyt. Nie musisz się wstydzić. No, ale jeszcze nie skończyłem. To nie szkodzi, no. Pokaż, zobaczę. Przecież mogę ci pomóc. Mój najlepszy przyjaciel jest ode mnie starszy. Ale nigdy się tego nie czuję, kiedy jesteśmy razem. Zawsze potrafi mnie zrozumieć i moje problemy. Kiedy mu o nich opowiadam, zawsze umie znaleźć jakieś mądre wyjście. Dlatego bardzo lubię się z nim spotykać. Chociaż inni dorośli tego nie rozumieją. Z moim przyjacielem zawsze mamy co robić i o czym rozmawiać. Zawsze znajdzie dla mnie czas, chociaż nieraz jest bardzo zajęty. Nigdy mi nie odmówił pomocy. Kiedy jesteśmy razem, nigdy się nie nudzimy. Chodzimy na mecze, jeździmy na ryby, pływamy na jachcie. Tak mi obiecał mój przyjaciel Adam. A ja mu wierzę, bo on nigdy jeszcze mnie nie okłamał. Gniewasz się bardzo. Nie gniewam się. Wcale się nie gniewam. No jak to?
Przecież mówiłeś, że nie mogę się z nim spotykać. Nie wiedziałam wielu rzeczy o Adamie. I martwiłam się o ciebie. A teraz wiesz? Wiem. Skąd? Widziałam się z nim. Naprawdę? Gdzie? Kiedy? Odbyliśmy długą rozmowę. Wyjaśniliśmy sobie wiele spraw. No już teraz wierzysz, że jest niewinny? Wierzę, Piotrusiu. Wiesz. Widzisz? A nie mówiłem? To jakieś nienormalne jest. Kiedy on ma zamiar wrócić? Ja tam nie wiem, czy on rzeczywiście dzwonił. Dlaczego Monika miałaby cię oszukiwać? Bo ty nic nie rozumiesz, to jest dobra dziewczyna, ona go kryje. Z mlekiem matki wyssała, że mąż rzecz święta. Jak Boga kocham, nie zasłużył na taką żonę. Uspokój się, Jacusiu. Przestań już tak dreptać w kółko. No bo wydepczesz dywan! A nie wiem, co już mam robić. Trzeba poczekać. Przyjdzie Adam i wszystko wyjaśni. Wyjaśni albo nie wyjaśni. Nie podoba mi się to wszystko. Ale ty jesteś zbyt pobudliwy. Wczoraj chciałeś iść na policję. Wspierałeś, że Adam chce uciec za granicę. Bo tak to wyglądało. Ale nic tam nie wyglądało. Nic nie wyglądało. W ogóle nie wziął paszportu ze sobą. Ja myślę, że moja i twoja żona mają rację. Uspokój się. Przyjdzie Adam, wszystko wyjaśni. Przetłumacz pani Sabino, że szósty mąż panią porzucił? Nie, całkiem źle mnie pan zrozumiał, panie Mariuszu. Mnie żaden mąż nie porzucił. Zresztą ja bym nigdy nie wyszła za męża, który mógłby mnie porzucić. Jak to? To znaczy, że jeśli on wyszedł tylko wyrzucić śmieci i już nigdy nie wrócił, to pani uważa, że to jednak pani go porzuciła? Ale oczywiście, że tak. Bo ja zostawiłam go wcześniej, tylko że jeszcze mu nic o tym nie powiedziałam. Pani Sabino, czyli właściwie wynika z tego, że pani traktuje porzucenie przez mężczyznę jako coś bardzo dla pani poniżającego. Oczywiście, że tak. Zresztą uważam, że jestem kobietą na tyle interesującą, że akurat o kandydatów na męża to ja nie muszę się martwić. Zresztą też nigdy się nie martwiłam. Pani Sabino, pani ma wysokie mniemanie o sobie. No, mam powody. Zresztą to samo mówił mój psychoanalityk, który tak oprócz tego... Że cześć, Kamila. Cześć, Ewa. Dawno się nie widziałyśmy. Miałam ważne sprawy. Ale teraz muszę wyjść. Potem pogadamy. Wyszłam za swojego dentystę, za swojego nauczyciela od fizyki. No to dlaczego miałabym nie wyjść za psychoanalityka? Za nauczyciela od fizyki? No tak. To był mój pierwszy mąż. Zresztą małżeństwo na mnie wyszło, bo byłam młoda, głupia, wie pan. A ile pani miała wtedy lat? 16. Ale wydra. Kto? Że też w telewizji pokazują babę, co miała 9 mężów. Żeby tak traktować mężczyzn. Znalazła się słodka żoneczka. Jak ty możesz mnie do niej porównywać? Bardzo łatwo. Mam ci przypominać, że twój pierwszy mąż uciekł od ciebie? Nie uciekł. Tylko oboje zdecydowaliśmy, że tak będzie lepiej. Kogo ty chcesz oszukać? Mnie? Więcej razy ci się nie uda. A drugi? Umarł. A zanim umarł, co zrobił wcześniej? Też uciekł. Boże, w życiu bym nie pomyślała, że możesz być taka dla własnej matki. Uczymy się przez całe życie. Się podziewałeś, baliśmy się o ciebie. Dobry wieczór. Całkiem niepotrzebnie. Chciałem do załatwienia pewną sprawę. Co ty wyrabiasz? Przecież wypuszczają cię z pudła, ty wpadasz na minutę ani be, ani me, a potem znikasz, szlak cię trafia na dwa dni? Tak, to prawda. Tak się nie robi, Adasiu. Wiem, ale wynikła pewna sytuacja. A ty mi tu nie pierdziesz. A co Stanisław? Po nocach kombinujemy, jak go wyciągnąć, a on tak się odwdzięcza? Nie miałem innego wyjścia. Adasiu, Stanisław chciał powiedzieć, że nie uprzedziłeś nikogo. No, przecież myśleliśmy, żeś uciekł. Uciekłem?
Naprawdę tak pomyśleliście? Przecież wychodzisz z aresztu i znikasz, a już nie mówię o tym, że kaucja przepadła. No, to nie były nasze pieniądze. Ale to nasze, nie nasze. Jesteśmy teraz rodzina, a pieniądze Karola dbam tak, jak on wspomniał. Nie przypuszczałem, że wynikną z tego takie emocje. Co ty myślisz? Policja przychodzi do domu, aresztuje cię jak ostatniego rzeźmieszka, potem krążą o tobie takie różne plotki. Co myśmy mieli sądzić o tym wszystkim, co? Ależ dajcież mu się wypowiedzieć! Ja nie mam nic do powiedzenia. Co takiego? To, co pan słyszał. Coś ty powiedział? Proszę na mnie nie krzyczeć. Jeżeli się nie uspokoicie, w ogóle nie będę z wami rozmawiał. Ty jeszcze warunki stawia. Tak, bo nie jestem małym dzieckiem, na którego można nakrzyczeć, kiedy wam się podoba. Ale przecież jeszcze nie wyjaśniłeś nam samego aresztowania. Ja nie mam w tej sprawie nic do wyjaśnienia. Jestem niewinny. To dobrze będzie, jeśli sędzia tak powie. Ja nie, tylko ty. Sędzia też tak powie. Chociaż mam nadzieję, że do żadnego procesu nie dojdzie. Boże, kochany. Małgorzato. Ja już nie pamiętam, kiedy było mi tak lekko na sercu. Ale ja pamiętam. Naprawdę? Może już jestem stara, ale skleroz jeszcze nie mam. Dokładnie tak samo wyglądałaś, kiedy poprzednio wróciłaś z Rozdrażewa. Tak, to jest moje szczęśliwe miejsce. Chyba będę musiała częściej tam zaglądać. Wiesz, rozmawiałam z Adamem. Chciałam tam pojechać z Piotrusiem. O, to już aż tak dalekie plany snuliście? Oni przepadają za sobą. Tak, rozmawialiśmy o wszystkim. Ciekawe, jak to się stało, że zdecydowałaś się na rozmowę, bo o ile pamiętam, to nie miałaś ochoty na spotkania z Adamem. Ty nie uwierzysz, ale on mnie porwał. Miał pistolet. Wyglądał jak szalony. Nieźle mnie nastraszył. Boże, do czego to wszystko doprowadzi? No wiesz, zachowujesz się, jakbyś była niezadowolona z tego naszego spotkania. Bo się martwię. Ty jesteś zakochana, więc ślepa, ale ja widzę więcej. I nie wiem, co to będzie dalej. A co ma być? Ja teraz nareszcie zaczynam wierzyć, że to wszystko się jakoś ułoży. To ciekawe. A jak ty to sobie wyobrażasz? Moja sprawa rozwodowa jest już w toku. Twoja tak, a jego? Adam obiecał, że porozmawia z Moniką. Adam ma ślub kościelny. Nie wiem po co, ale wziął ślub kościelny z Moniką. To fakt. Niełatwo jest uzyskać rozwód po takim ślubie. Ej, robisz problemy, wiesz. Ja? To ja mu radziłam, żeby żenił się z Moniką? O ile pamiętam, byłam jedyną osobą, która widziała cały bezsens tego ślubu. Co mu strzeliło do łba, żeby iść do kościoła, tego nie zrozumiem nigdy. No wiesz co? Przez cały czas usiłujesz nas swatać. A wreszcie, kiedy wszystko się dobrze układa, kiedy zbliżamy się do siebie, to zamiast się cieszyć, ty wynajdujesz jakieś komplikacje. Ja niczego nie wynajduję, tylko próbuję ci uświadomić, że te komplikacje są. I nie możecie o nich zapominać tylko dlatego, że tak jest wygodnie. Mogosiu, o co ci chodzi? O to, że kiedyś to wszystko było proste. A teraz już nie. Ależ Adasiu, spokojnie! Po co się tak denerwować? Wyjaśnij nam, o co chodzi z tym posądzeniem? Padłem ofiarą nieporozumienia. Miejmy nadzieję, bo jak do tej pory, chłopcze, wszystko wskazuje na to, że to nasza córka padła ofiarą nieporozumienia, wychodząc za ciebie za mąż! Czy wy naprawdę uwierzyliście w te wszystkie brednie? Trudno nie uwierzyć, jeżeli nie ma się atutu w ręku, rozumiesz? Mam jeden atut, jestem niewinny! To wszystko, co masz do powiedzenia? Nie, o wiele więcej, ale chcę najpierw porozmawiać z Moniką. Gdzie ona jest? Właśnie. Mówisz, żeś załatwiał sprawę. Ona też załatwia sprawy. Twoje. Stanisław,
Włącz telewizor. Powinno się chyba już zaraz zacząć. Co ma się zaraz zacząć? Pani Sabino, czy pani jest szczęśliwa? Czy pani jest na pewno szczęśliwa ze swoim obecnym mężem? Właściwie to tak. Czesław to dobry chłopak. Mogę go pozdrowić? Proszę. Czesiu. No. Czyli pani dziewiąty mąż ma na imię Czesław. Przecież mówię. Boże, kochani, co ona wygaduje? Większych zarzutów. Ja co się dziwisz? Kobieta opowiada o swoim życiu. No zaraz, ja to pieniądze wynosi. No normalnie. Trzymamy wszystkie oszczędności za obrazem. Nie wiem, no. Żeby takie rzeczy mówić przy ludziach. Redaktor pyta, ona odpowiada. Stanisławie, co ty wygadujesz? To intymne sprawy każdego człowieka, no. Znaczy, co mnie to obchodzi, że ona ma dziewiątego męża? Przecież ja jej w ogóle nie znam. A ja to lubię na to popatrzeć. Czasem człowiek dowiaduje się bardzo ciekawych rzeczy. Zwłaszcza, że jakaś pani Sabina, nawet się nie przedstawiła, ma dziewiątego męża, który ma na imię jakiś tam. Że trzyma pieniądze za obrazem. No dobrze, ale co to ma wspólnego z Moniką? Zaraz się dowiesz. Drodzy Państwo, za chwilę porozmawiam z żoną człowieka bardzo znanego, głównie z prasy kolorowej i telewizji, właściciela agencji reklamowej pana Adama Rozdraszewskiego. Moim gościem jest pani Monika Rozdraszewska. Boże. Dobry wieczór, proszę bardzo. Pani Moniko, pan jest żoną sławnego Adama Rozdraszewskiego. Jezus Maria, jest. To już była jakiś czas temu. To trzeba nagrać. Gdzie Antoni, Marianna? Marianna powinna być u siebie, a Antoni powinien być w ogrodzie. Z mojej strony chyba tak. Antek! Adam teraz zauroczył. Antek, Marianna! Swoim sposobem bycia. To znaczy, że pani jego nie zauroczyła. No o to musiałby pan zapytać raczej Adama. Ale wydaje mi się, że no, z jego strony było troszeczkę inaczej. Czyli jak rozumiem, dla pani nie było to wszystko łatwe. No nie było łatwe, no ale postanowiłam walczyć. O jego uczucie, przekonać go do siebie, udowodnić, że bardzo go kocham. No ale skoro już jest pani panią Rozdraszewską, jak rozumiem, udało się. Mam nadzieję. Ale wie pan, dla mnie ślub wcale nie oznacza końca starań. Wręcz przeciwnie, to dopiero początek. To bardzo piękne, co powiedziała. Przyjechałam do Warszawy z niewielkiego miasteczka koło Białegostoku. A czyli Monika Rozdraszewska jest mieszkanką dzisiejszych Kresów Wschodnich. Tak, pana mapa. Ewa! Chodź zobacz, kto jest w telewizji. Tutaj mi się podoba, zresztą teraz trzeba na godzinę. No tak, teraz puściła pani korzenie. A proszę powiedzieć, czy wiecie, sławnego człowieka jest. Nie, to jest nieprawdopodobne. Kogo oni teraz pokazują? Być ono w ogóle nie jest łatwe. A to, że jest sławny... Nie wiem, no ważne chyba jest, żeby go kochać. Pani Moniko, ale w tym przypadku sława właśnie ma znaczenie, tak przynajmniej mi się wydaje, bo ja tu oczywiście, drodzy Państwo, przypomnę, że pan Adam Rozdraszewski jest właśnie aresztowany. Myli się pan. Mąż wyszedł z aresztu. Ja to nie wiem. Wyszedł? Wiedziałaś o tym? Na razie jeszcze nie, ale myślę, że jest to kwestia czasu. Tak. Nie wiem. Miał do załatwienia kilka spraw. Wie pan, w jego zawodzie nieobecność, nawet kilkugodzinna już powoduje komplikacje, a dopiero kilku dni miałam. Więc nie wiem, czy na razie. Ale ja naprawdę nie robię tego, bo nie oglądam. Ale wracając do naszego głównego wątku. Pani Moniko, ja myślę, że bycie żoną człowieka znanego w tym przypadku ma znaczenie. Ja tu oczywiście przypomnę, że pan Adam Rozdraszewski jest podejrzany o próbę gwałtu. Jak myślę, gdyby był człowiekiem nieznanym, cała sprawa nie byłaby tak szeroko dyskutowana, a pani chyba łatwiej byłoby to znosić. Tak, ma pan rację. Na pewno nam wszystkim bliskim Adama byłoby lżej, bez tego całego szumu, ale jeśli o mnie chodzi, to wierzyłabym w jego niewinność dokładnie tak samo, jak wierzę w tej chwili. O matko, że też ona tak spokojnie z nim rozmawia. Ja to bym z nerwów umarła na jej miejscu. Postaram się być na bieżąco. No i widzisz?
Widzisz to poświęcenie? Poświęcenie? A co to jest jak nie poświęcenie? Pokaż mi taką drugą, która będzie gębą świecić w telewizorze za swojego męża. No proszę, pokaż. Bo ja jakoś nie znam. Ja chcę przestań w kółko jazgotać, bo nic nie słyszę, co Monika mówi. Później se pogadasz. Ale to, że Google otrzymała propozycję, być może świadczy o tym, że nie jestem tak do końca pozbawiona talentu. A jeżeli nie, no to poświęcę się i będę po prostu pomagać mężowi. Oczywiście, kiedy już mąż oczyści się z zarzutów. Tak, czyli już niedługo. No, teraz zaczynam widzieć sens, że Monika zgodziła się wystąpić w tym programie. Od razu mówiłem, że to dobrze. No i co ty na to? Nic nie wiedziałem o programie. To tylko tyle? Dziewczyna flaki z siebie wypruwała, ty masz mi do powiedzenia, że nie wiedziałeś o tym programie? Ja co, mam zemdleć z wrażenia? Staram się oglądać. No Jacek, przestań w kółko jazgotać, bo nic nie słyszę, co Monika mówi. Ale denerwuje mnie, że nic go to nie wzrusza. Ja tego nie powiedziałem. I mówię. On będzie dobrze z nami, to my z nim będziemy jeszcze lepiej. Ja w życiu nie spotkałam bardziej delikatnego mężczyzny niż Adam. Czyli pani jest przekonana, że pan Adam nigdy nie dopuściłby się do tego, żeby kogoś zgwałcić? Jestem pewna na 100%, że do niczego takiego nie doszło i nigdy nie dojdzie. I wkrótce to nieporozumienie się wyjaśni i mój mąż zostanie oczyszczony z zarzutów. Nie no, chyba zaraz spadnę z tej kanapy. Ale zakłamana. I tak jej to nic nie pomoże. Przecież ona jest inna. Zupełnie inaczej się zachowuje. Oczywiście, że jest inna. Wiesz, dlaczego teraz tak się zachowuje? Powinnaś wiedzieć. Bo że jest fałszywa, zupełnie jak ty. Jak rozumiem, w paru przypadku pana Adama nie ma uwagi, że się państwo niedobrali, niedopasowali. Absolutnie. Ja jestem bardzo szczęśliwa z moim mężem i właściwie nie mam mu nic do zarzucenia. Tym samym potępia pani postaw Marceli. Nie. Wie pan, ja nie znam na tyle dobrze tej pani, ale wydaje mi się, że po prostu nie miała tyle szczęścia co ja i nie trafiła na tego jednego, jedynego. Drodzy państwo, wzruszające przywiązanie do męża. Ale pani Moniko, dlaczego komukolwiek zależałoby na tym, żeby pana Adama Rozdrażewskiego oskarżać? Wie pan, ja wiem dokładnie, dlaczego tak się stało. Tak. Są pewne osoby, obserwuję to od dawna, którym bardzo się nie podoba, że Adam wybrał właśnie mnie. Sugeruje pani, że chodziło o zazdrość? Tak, zazdrość, zawiść. Ale czy pani ma jakieś dowody na to, że na przykład ktoś usiłował zdyskredytować panią w oczach pani męża? Znam takie osoby. Od dawna próbują różnych sztuczek i teraz posądzenie o gwałt jest nie pierwsza i pewnie niestety nie ostatnia. Dlatego wiem, że muszę wspierać mojego męża, być dla niego podporą, bo on na pewno czeka nas jeszcze wiele ciężkich chwili. Ale myślę, że razem uda nam się je przezwyciężyć. To znaczy, że pani spodziewa się rzeczy jeszcze gorszych i spodziewa się pani tego, że ktoś będzie jeszcze próbował oczerniać pana Adama? Wie pan, niedawno przydarzyło nam się coś bardzo przykrego. Tak. Spodziewałam się dziecka, ale niestety utraciliśmy je. I wiem, że niektóre osoby będą mogły próbować wykorzystać ten fakt, żeby nas rozłączyć. Ale co mamy właściwie na myśli? To, że mogą sugerować, że to ja pozbyłam się dziecka. I to mogłoby rozbić nasze małżeństwo? Nie sądzę. Mam nadzieję, że Adam wierzy we mnie, tak jak ja w niego. Adam, nie wiem, czy teraz mnie oglądasz, nie wiem, gdzie jesteś, ale jeżeli tak, to chciałabym, żebyś wiedział, że wszystko ci wybaczyłam, że wierzę tylko tobie i chcę, żebyś ty ufał mi tak, jak ja tobie zaufałam. Bardzo cię kocham. No drodzy państwo, wzruszająca postawa żony. Właściwie chciałoby się powiedzieć, że każdemu mężowi życzyłbym właśnie takiej małżonki. No myślę, że wszyscy panowie, którzy nas teraz oglądają, zazdroszczą panu Adamowi Rozdrażewskiemu. Pani Moniko, cóż mogę powiedzieć? Dziękuję, że zechciała pani przyjść do mojego programu i wszystko opowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Co za bezczelna świnia. Że też ją tam szlak nie trafi. Kamila, co ty mówisz? Już ja dobrze wiem, co mówię. Kłamie krowa. Dlaczego tak uważasz? Bo doskonale wiem, jak to wyglądało. O czym ty mówisz? O tym, że Monika usunęła tę ciążę.